Witam ponownie. Przyszło mi do głowy za podpowiedzią jednego z Was pod filmem. Ktoś zapytał, czy Ammonia Alert działa. No i w sumie, czemu miałbym tego nie sprawdzić? Tak więc wyjąłem z akwarium, wlałem pół słoika wody z akwarium, no i co by tu nie mówić, wlałem pół słoika płynu po piwie, nazwijmy to, wiadomo co chodzi, i mówię, pół na pół, takie stężenie powinno coś pokazać, ale wkładam Ammonia Alert. Czekam już dobre pół godziny, a tu jak widać nic. Wskazuje, że ryby mogłyby w tym pływać. Czyżbym nie produkował amoniaku? Może to te po tych piwach tak. Brak tego amoniaku, no nie wiem. Ale mówię co, no, trzeba sprawdzić ten test innym testem. Strzykawka swoje zrobiła. Test na amoniak z oleka. Tak, trzy. O, z kompletu. I co wyszło? Badając tą wodę, wyszło tak. Nie ma amoniaku. Czyli co? Wynika na to, że tutaj też poprawnie, a jest niby dosyć szczegółowy, bo 0,05 ppm powinien pokazać. Mam jeszcze świeży test nierozpakowany. Widać, nie jest tutaj rozdarty, ale mówię, nie ma sensu go sprawdzać, skoro tu dwa testy na razie się pokrywają, więc szkoda mi go rozpakowywać. On w środku sobie niech siedzi. Trzeba będzie spróbować większym stężeniem. W takim razie następna próba będzie już bez wody z akwarium. I zobaczymy, co wyjdzie. Tylko piwa mi się skończyły. Dlatego no, muszę spauzować nagranie i na razie część pierwsza nagrania tylko tyle pokażę. Podejrzewam, że druga część będzie miała sens dopiero jutro, bo dziś już jest późna godzina. 22. W takim razie na razie. Do następnej części. Zobaczymy, co wyjdzie. A co tutaj mamy w pokoju? 22,6 i 51 wilgotności. No, może dlatego ta karma mi się w karmniku lepi trochę, bo zimą nie mogłem mieć więcej niż 40 parę, chyba, jak dobrze pamiętam, 46. Albo i mniej, 42 wilgotności, to w karmie nic się nie sypało. A nad akwarium co mamy? 56,6, trochę większa wilgotność. No, jak widać tutaj, o, przy okazji pokażę akwarium ładnie. O, liść tu już całkiem się rozwinął, doszedł do góry, proszę. Dwa dni,
I z trąbki zrobiło się, lotniskowiec zrobił się ładny. Tutaj sobie to rośnie, ten liść, a od żabienicy już wychodzi z wody to coś. No, zobaczymy, jaki tego będzie dalszy ciąg. Tak więc natura sobie działa. Akwarium, jak widać, przejrzystość swoją ma. Elegancko. No dobra. To druga część testu. Najprawdopodobniej dopiero jutro. Pozdrawiam.